Cię do rodziny w domu w modlitwy świętego Szarpela. Przed niektórzy kilkoma laty, inni później, rozpoczęliście spotkania w tym wielkim łańcuchu modlitwy, jaki rozpoczął się dokładnie 6 lat temu, kiedy właśnie od Gdańska przez różne miasta Polski, a później miasta Europy, dane było mi przybyć i głosić to orędzie świętego pustelnika z Libanu. Tutaj w Gdańsku, w wielu miejscach Polski, a później jak ta wielka fala nadciągnęła na Polskę, właśnie ta wiadomość, kimże jest ten święty, do którego tyle tysięcy ludzi, tyle, można by powiedzieć, milionów już zanosi modlitwę na całym świecie. Wy trwacie w tej modlitwie i dzisiaj to nie przypadek, że jesteście dziś 3 lipca, kiedy wspominamy świętego Tomasza Apostoła. Święty Tomasz Apostoł zaprosił dzisiaj do Gdańska świętego ojca Szarpela. A więc tego, którego wy przyjęliście do swoich domów jako kogoś, kto ma tam swoje miejsce, jako ten, który wam pomaga. Każdy z was doświadczył tej pomocy. Niech teraz w tej koronce do Bożego Miłosierdzia, bo idziemy do Jezusa Miłosiernego, chcielibyśmy zawrzeć w niej prośby w intencji wszystkich waszych rodzin, w intencji wszystkich rodzin, które prosiły nas o modlitwę, w intencji Gdańska, Wybrzeża, wszystkich tutaj mieszkających kapłanów, posługujących, w intencji pasterza tej diecezji i biskupów. Chcielibyśmy zanieść teraz gorącą modlitwę, a zwłaszcza za tymi, którzy chorują, cierpią, i za tymi, którzy utracili wiarę, aby na nowo otworzyli swe serce na działanie łaski Bożej. Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze błaganie za grzechy nasze, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Oto, Kresu Chrystusa, z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, Kresu Chrystusa, z najświętszego Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Faustyna Kowalska, święty Janie Pawle II, święty ojcze Szarbelu, święty Tomaszu Apostole, wszyscy święci i święte Boże, jedną
zwrotkę. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi źródła nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce pogarnia każdego z nas. Jakieś takie brak wiary, jakieś takie próba wiary. Ludzie, ci, którzy wydawało się, że wierzą, nagle ich nie ma, gdzieś odeszli. Młodzi, gdzieś się nagle to podzieli. Jakby chcieli zapytać, jeśli nie włożę mojego palca w miejsce gwoździ, nie dotknę, a dzisiaj to byłoby, jak mi się nie pokażesz, jak mi znać, nie objawisz mi się, to wtedy nie wiem, czy będę wierzył. I niektórzy czekają na takie osobiste objawienie Pana Boga. A On milczy. A On nic nie mówi. No bo nie chce nikt słuchać. My chcemy mówić, bo żeby usłyszeć Jezusa, to trzeba go usłyszeć w milczeniu. Święty Szarotel uczy nas słuchać Jezusa, który mówi w milczeniu. I dlatego w domach modlitwy, moi drodzy, tak ostatnio na to zwracam uwagę. Abyśmy właśnie to podjęli również, że kiedy jesteśmy na mszy świętej niedzielnej, zobaczcie, po każdej mszy świętej przyjmujemy Pana Jezusa i już jest modlitwa, modlmy się Pan z wami, idźcie, ofiarę spełniamy. Ojciec Szarpen adorował Pana Jezusa 2 godziny w swoim sercu, za to, że przyszedł do Jego serca. Co najmniej 2 godziny. A my tego nie możemy uczynić, bo zaraz trzeba wyjść z kościoła. Ja bym chciał, abyśmy w domach modlitwy podjęli sobie taką intencję, że gdy już ksiądz pobłogosławi na koniec mszy świętej, czy jesteśmy w niedzielę, czy dzień zwykły, abyśmy jeszcze chwilę zostali dłużej w milczeniu. Takim milczeniu właśnie, by Pana Jezusa uwielbić za tych, którzy teraz wyjdą z kościoła, przyjęli go do serca i wchodzą w ten świat, w swoje sprawy, ale za Niego, żebyśmy ofiarowali trochę tego milczenia Jezusowi, żeby mu powiedzieć, Panie, żeby przenieść się do pustelni Ojca Szarbera, żebyśmy zaczęli tak budować, żeby w nas emanowała ta miłość do Jezusa Eucharystycznego, do Jezusa obecnego w Eucharystii, tak bardzo potrzebne dzisiaj, bo przecież tylko w tej obecności ja zawsze doświadczam, kiedy odprawiam na przykład w Mediolanie. Jest taki kościół, gdzie przyprowadzają ludzi, którzy są doświadczeni działaniem zła. Wielu ludzi opętanych. Polecajmy Panu Bogu wszystkie te nasze sprawy, wszystkie, całą rodzinę domów modlitwy świętego Szarbera. I tutaj w Gdańsku, i w Gdyni, i w innych miejscowościach, tych, którzy są w Polsce, a w Polsce już jesteśmy prawie 200, więc w tych innych krajach, gdzie
ludzie chcą dołączyć, abyśmy tak jak różaniec opletli właśnie te nasze kraje, abyśmy mogli właśnie razem pod przewodnictwem świętego Szarbela prowadzić siebie i innych do Jezusa. Ta ostrożność dodaje znaczenia Jego świadectwu. Według tradycji dotarł do Indii i w Indiach tam głosił Ewangelię i poniósł męczeńską śmierć, gdy w VI wieku 3 lipca w Edesie wspomina się przeniesienie jego relikwii. Więc dzisiaj też przedstawienie świętego ojca Szarbela, świętego Tomasza Apostoła, ale też są relikwie świętego Jana Pawła. Zanieśmy to w tą naszą modlitwę. Paweł Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana jest cała budowla, rośnie na... Idźcie i głoście światu Ewangelię. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Chwalcie Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Którzy nie widzieli, a uwierzyli. My wierzymy. Jezus mówi do świętego Tomasza te słowa. Ale my dzisiaj chcemy na nowo wyznać wiarę naszą, jak ona jest głęboka. To bardzo często zależy od nas. Czy my pogłębiamy naszą wiarę? Czy my staramy się wniknąć głębiej w obecność Jezusa? Czy stoimy cały czas w tym samym miejscu? Wielu bowiem ludzi zatrzymało się. Zatrzymało się w tym wierzeniu na płaszczyźnie właśnie młodzieńca, dziecka i nie poszli dalej. Ale my chcemy przede wszystkim, idąc w tej naszej rodzinie, prowadzeni przez świętego Szarbela, chcemy pogłębić naszą wiarę. Pan Jezus przyszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych. I nie przyszedł jeden raz. Wiedział, że Tomasza tam nie ma. Myślicie, że nie wiedział? Pan Jezus przyszedł wtedy kolejny raz dla Tomasza. On przyjdzie dla każdego z nas. On przyjdzie dla ciebie, dla mnie. Jeśli w twoim sercu zaczyna się wątpliwość, jeśli zaczynasz wątpić w Jego obecność, Jezus przyjdzie. Tylko musisz wyznać, że Panie, Ty wszystko wiesz, co się w moim sercu dzieje.
Znasz moje wątpliwości i znasz mój ból, ale błagam, przyjdź, Panie. Przyjdź, bo potrzebuję umocnienia. Dawno, było to rok temu, przyszedł do mnie młody kapłan. Było to w Italii. Ksiądz, który został wyświęcony na kapłana w sobotę. W niedzielę odprawił pierwszą mszę świętą w swojej parafii. A w poniedziałek przyszedł do mnie i mówi: ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że Pan Jezus przychodzi w tym białym chlebie. Ale przecież Ty księdzem zostałeś. Mam wątpliwości. 3 dni poświęcenia kapłańskich. Masz wątpliwości? Tragiczne. Ale wtedy mówię: ukleknijmy razem. Jesteś Jego uczniem. Naprawdę przychodzi Jezus. On mówi przez Ciebie. Proszę, uklęknij razem ze mną. I wtedy modliliśmy się. Przymnóż, Panie Jezu, mu wiary. Kładłem na Niego ręce, jakby na nowo On chciał przeżyć wszystko od początku, mówiąc: Panie Jezu, otwórz mnie, by ta wiara moja była głębsza. I dzisiaj jest dobrym księdzem. Mówi: nie wątpię, On już wiem, że jest. To Jego łaska. Moi drodzy, my na taką łaskę musimy Pana Boga o taką łaskę prosić, byśmy codziennie mogli doświadczyć Jego przyjścia, ale żeby przyszedł też do naszych domów. W naszych domach nie tylko nieraz są drzwi zamknięte, ale serca naszych bliskich. Domy pozamykane, ale tam naprawdę dlatego ludzie się odizolowali i jeden od drugiego pozamknęli serca. Panie Jezu, przyjdź dzisiaj i dotknij tych serc. O to Cię prosimy, jak dotknąłeś serca Tomasza. Amen. Powstań. Niech On przyjdzie nam z pomocą, byśmy mieli mocną wiarę.
byśmy byli mocni wiarą i tę wiarę umieli przekazywać innym. Dlatego przyjmijmy błogosławieństwo i zaraz po mszy świętej, ja tylko zdejmę ornat, rozpoczniemy chwilę nabożeństwa uwielbienia Pana Jezusa i namaszczenie olejem, który tu jest na ołtarzu, a także z prośbą o uzdrowienie naszych serc przede wszystkim. Pan z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pobłogosław Jezu drogi, Ty, co serce
Dotrzyj drogą Twoich przekazań przez Chrystusa Pana naszego. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca.